Najpopularniejszy samorządowiec w kraju, prezydent Słupska, Robert Biedroń, był gościem specjalnym spotkania z cyklu O mieście bez politykowania. Jak się okazuje, Słupsk i Jastrzębie-Zdrój znacznie więcej łączy niż dzieli. Samorządowcy mierzą się z podobnymi wyzwaniami i muszą sprostać podobnym oczekiwaniom mieszkańców. My samorządowcy zawsze znajdziemy jakieś takie wspólne problemy. No, przede wszystkim wykluczenie komunikacyjne. Słupsk nie ma drogi ekspresowej, Jastrzębie-Zdrój nie ma linii kolejowej, pasażerskiej. Słupsk ma od niedawna porodówkę, Jastrzębie-Zdrój ma nowoczesną porodówkę. Tych problemów jest wiele. No, oczywiście wyludnianie się miast też. Oczywiście problem smogu. Słupsk jest czystym miastem, najczystszym w Polsce, jeśli chodzi o powietrze, ale to nie znaczy, że nie mamy problemów naszych związanych z powietrzem. My też musimy konsekwentnie pilnować tego, żeby to powietrze też nie było zanieczyszczone. Akurat Robert Biedroń jest prezydentem bardzo podobnego miasta, z podobnymi problemami i wyzwaniami, dlatego to spotkanie przyniosło, myślę, korzyści dla jednej i dla drugiej strony. Wymieniliśmy się różnymi pomysłami, a kontakt z mieszkańcami przy okazji pozwoliło nam zweryfikować nasze pomysły. Robert Biedroń nie krył zaskoczenia wysoką frekwencją podczas spotkania oraz odpowiedzialnym podejściem mieszkańców do poruszanych zagadnień. Podkreślał również, że to właśnie mieszkańcy mają największy wpływ na funkcjonowanie miasta. To jest fantastyczne, bo pełna sala i bardzo pozytywnie też, ale też troska i troska o państwo, troska o konstytucję, troska o przyszłość naszego kraju, ale też troska o swoją najbliższą ojczyznę, o swoje otoczenie, o to, że mamy smog, o to, że przedszkole nie jest termomodernizowane, remontowane. No są takie codzienne problemy, które są dla ludzi ważne i trzeba z nimi o tym rozmawiać, trzeba zastanawiać się, jak to zmieniać, jak angażować mieszkańców w problemy miasta i jestem bardzo wdzięczny pani prezydent, że mnie tutaj zaprosiła i że też organizuje takie spotkania z mieszkańcami. To nie jest standard dzisiaj w Polsce, żeby też mieć odwagę jako prezydentka miasta stanąć przed mieszkańcami, rozmawiać z nimi o problemach miasta, więc tym bardziej chylę czoła pani prezydent. Na koniec sami mieszkańcy zaprosili prezydenta Biedronia do ponownego odwiedzenia Jastrzębia-Zdroju. Słyszałem, że Rada Młodzieżowa organizuje wspólne wycieczki do Czech, więc wrócę tu na pewno i razem z państwem najchętniej na rowerze i z panią prezydent wybiorę się do Czech.